Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj ostatni film w tym roku i to jest film podziękowanie dla Was, moich widzów. Dzięki za współtworzenie tego kanału, dzięki za oglądanie, za śledzenie i dzięki też za motywację do rozwoju. Ten rok, który mija 2018, był dla mnie bardzo owocny i przełomowy. Naprawdę i pod kątem osobistym, i pod kątem zawodowym wiele się działo i można podzielić to na trzy właściwie części. Pod kątem sportowym osiągnąłem dużo, bo startowałem tylko w długich dystansach i ukończyłem trzy maratony. Pierwszy maraton w styczniu w Dubaju, drugi maraton w maju w Opolu i trzeci maraton we wrześniu w Warszawie. Fantastyczne trzy biegi, z których jestem bardzo dumny. Nie pobiłem rekordu życiowego, ale tak, widocznie taka karma była. Natomiast uczestniczyłem też w dwóch ultramaratonach, w biegu rzeźnika w czerwcu i w biegu w Cortinie d'Ampezzo Dolomiti Ultra Trail. Fantastyczny bieg, czy Lavaredo Ultra Trail. I to tyle tytułem sportu. Na pewno się cieszę, że regularnie ćwiczę cały czas, staram się biegać co drugi dzień około 8-10 km, tak żeby formę trochę polepszyć i samopoczucie. Pod kątem kanału na YouTube mocno rozwinąłem się w stronę kształcenia i poszedłem z YouTube'a też w tym torem bocznym w platformy edukacyjne. W tej chwili jestem obecny na trzech platformach edukacyjnych, na Udemy, Teachable i Skillshare. To są trzy amerykańskie platformy. Jedna, pierwsza jest San Francisco, a dwie pozostałe są z Nowego Jorku. To był dla mnie naprawdę przełomowy i skok kwantowy, bo przyzwyczajenie się do tego, żeby publikować duże zawartości. Największe moje, najdłuższe szkolenie trwa 6 godzin i jest to najnowsze dziecko, dotyczy właśnie tworzenia kursów. Zrobiłem w sumie na tych trzech platformach, mam dzisiaj 30 produktów i one powoli się rozwijają. To są takie mrówki, które pomagają mi w tym, żeby uzyskać niezależność. Myślę, że ten rok 2019 powinien być jeszcze lepszy, bo chciałbym opublikować około 20 kursów. Głównie będą to kursy z zakresu samorozwoju. Wraz z żoną je nagrywamy, ale też kursy związane z montażem wideo i wszystkiego właśnie około wideo. Pozostałe rzeczy, jeżeli chodzi o drony, to na pewno ten rok był fajny i się cieszę, bo sobie zrobiłem uprawnienia do 25 kg. Poznałem wielu kapitalnych ludzi, i instruktorów i moich kolegów, ale też sam zorganizowałem dwa warsztaty. Organizowałem też konkursy w ramach właśnie kanału YouTube i przeglądy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że zainspirowałem wielu z Was. I to, za co chciałbym Wam podziękować, to słowa serdeczności na co dzień. Oczywiście prowadzenie kanału na YouTubie wiąże się z hejtem. Ja też nie jestem aniołkiem i wiele razy oberwałem od widzów, ale z drugiej strony sobie myślę, każda działalność wiąże się też z tym, że trzeba pewne obiekcje przyjmować. I mówiąc o YouTubie, bardzo lubię tą formę publikacji i jest mi niezmiernie bliska, dlatego że tworzenie wideo praktycznie jest mi bliskie na co dzień, bo jednak codziennie tworzę filmy, codziennie. Nie ma takiego dnia, żebym nie stworzył nawet jednominutowego czy dwuminutowego wideo i to jest dla mnie taki bodziec też do rozwoju, ten kanał, czy właściwie dwa kanały, które prowadzę, bo i vlog, i kanał ten główny na temat dronów. W przyszłym roku na pewno chciałbym trochę potestować egzemplarzy innych. Być może ukaże się Phantom 5, być może Maviciem 2 polatam więcej. Jak tylko pogoda pozwoli, warunki jak najbardziej tak. W następnych tygodniach będę też próbował trochę skompilować Mavica Pro 1 z GoPro, żeby nie tylko stworzyć wideo, uzyskać wideo w 60 klatkach na sekundę przy 4K, ale też żeby wykorzystać technologię hyperlapsów, które GoPro wprowadziło wraz z kamerą GoPro 7 Black. Ja tą kamerę kupiłem niedawno, jakieś 3-4 tygodnie temu. Mam ją już w tej chwili i powoli, stopniowo rozwijam, poznaję ją i rozwijam i myślę, że następne tygodnie będą w ten deseń. Chciałbym też zrobić takie tematyczne miesiące. W każdym miesiącu zrobić
zrobić inny temat i na zasadzie właśnie udostępnienia większej porcji materiału przygotować takie pakiety miesięczne. Na przykład pierwszy pakiet dotyczyłby, załóżmy, drone radar. Drugi pakiet dotyczyłby tylko i wyłącznie wykonywania powietrznej fotografii i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że jeszcze 2 tygodnie są mi potrzebne, bo przygotowuję się do takiej działalności. Jeszcze 2-3 tygodnie mi będą potrzebne, żeby uzyskać już ostateczny efekt. W tej chwili jestem na jakieś 75% zaangażowania. Poprzedni rok też przyniósł mi to, że rozwinąłem się też w zakresie audio, co jest niesamowite. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę dla mnie było niesamowitą niespodzianką, jak zadzwoniła do mnie pani z audioteki.pl i zaproponowała, żeby jeden z naszych audio, z naszych treningów online wydać w formie audio. Ja jeszcze tego nawet nie widziałem, bo nie mam dostępu w tej chwili do platformy Lekton, która jest platformą pod audioteką, ale podobno jest tam już właśnie wersja audio naszego kursu. Na tą potrzebę stworzyłem całe studio nagrywania audio i było kupę zabawy. Także rok oceniam jako bardzo dobry. Przeszedłem też ze strony pracownika w stronę freelancera. Jestem bardzo zadowolony i też chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mi w tej drodze pomogły. Na pewno chciałbym podziękować mojej żonie, chciałbym podziękować Marcie, moim rodzicom, mojej córce za pomoc, moja córka jest moim regularnym już kamerzystą w tej chwili. I chciałbym podziękować też wielu z was, czy Szymonowi, czy ludziom, którzy do mnie piszą i wymieniają właśnie serdeczności, czy uczestnikom warsztatów. Za to serdecznie wam dziękuję i życzę wam wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i waszych ambicji w nowym roku. Trzymajcie się i do zobaczenia już w 2019. Cześć!